Witamy serdecznie, Banach Artur, moimi gośćmi jest dzisiaj projekt przez Świat na Fazie, czyli Dawid Fazowski i Paweł Woźniak. Boże, na początku wyjaśnij, Dawid, widzom, co tutaj robisz, bo jesteśmy w Polsce chwilowo, w Warszawie. No i to wyjaśnisz swoim widzom, tak? No to bardzo prosta sprawa. Zostałem zaproszony przez organizację studencką z Wrocławia na największy wyścig autostopowy na świecie. Z Wrocławia do Chorwacji. Że nazwa miejscowości, w której to się odbywało, nazywa się Fazana. To nazwa po prostu zobowiązywała. I zaprosili mnie, zapewnili transport, wszystko po kolei, więc postanowiłem, że bo ja zawsze chciałem pojechać na tą imprezę, tam się naprawdę, tam jest pięknie i sytuacja jest taka po studencku, tak nazwę. I zawsze chciałem w tym uczestniczyć, więc stwierdziłem, że w sumie to jest moja taka już ostatnia okazja, bo powoli się starzeję. A i tak za rok czy tam za dwa będę dalej w tripie. Więc powiedziałem sobie, dobra, przyjadę, spełnię swoje marzenie, tak mi się udało. A kolejna sprawa to w międzyczasie załatwiam wizę do Rosji, ponieważ jest problem taki, że Rosja nie za bardzo chce wydawać wizy polskim obywatelom poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, więc oczywiście zaraz się znajdzie ktoś, kto zna kogoś, kto to zrobił, ale w takim przypadku rzeczywiście to trwa troszeczkę dłużej, a w żadnej stolicy nie spędzam tam 2-3 tygodni, więc po prostu przyjechałem do Polski, oddałem paszport, robi się wiza, ja pojechałem do Chorwacji, odbędziłem swoje, spełniłem marzenie, wróciłem, z mamą spędziłem kilka godzin, w Żorach też z ludźmi i wracam do Afryki. I to nie jest kontynuowanie, to też nie był przerywnik w tripie. Ja bym to nazwał po prostu część tripa, bo ja nie mam żadnego przecież planu, że muszę to i to zrobić. Ja nie wiem, ile kilometrów przejechałem. W sumie jakbym się musiał zastanowić, w ilu krajach byłem. Po prostu bawimy się życiem. Jasne. To może jeszcze takie pytanie na początek rozgrzewające. Kim w zasadzie jest Paweł dla Ciebie i w całym tym projekcie? Nie, no to jest... Paweł to jest mój kumpel od lat i tak naprawdę współtworzymy od samego początku kanał Przez Świat na Fazie. W ogóle na początku się miał inaczej nazywać, ale po prostu sama sprawa wygląda tak, że... O, a może zdradzicie, jak miał się nazywać? Może nie, bo... Kryptoreklama. Tak, kryptoreklama. Związana z pięciu... Kurwa. Jest to związane z pewnym królem, który zatrzymał Kara Mustafa, tak się nazywał? Imperium Osmańskie zatrzymał pod Wiedniem. I widnieje na 500 zł, jak to nazwać, na banknocie. 500 plus. Pewna marka 500. Po prostu korzysta z jego... Dokładnie, z jego wizerunku aktor amerykański taki znany. Okej, dobra, wiemy. No, Niech się wszyscy domyślą, o co chodzi. Tak, to miało się z początku nazywać. W ogóle miało być... Początki zawsze, wiecie, pomysły. Pomysł był dobry, wymyśliłem, tak? Picie wódki z pingwinami. Pierwsze co, do Pawła się zgłosiłem. Mówię, Paweł, ty... Co ty myślisz o tym projekcie? No i Paweł tak naprawdę jako jedyny zareagował entuzjastycznie. I zareagował. No bo pomysł był dość niekonwencjonalny. Pojechać na Antarktydę, co dla mnie się też wydawało totalnie abstrakcyjne, żeby w ogóle się dostać na Antarktydę. No, Fazowski stwierdził, że jest w stanie to zrobić. No niestety życie zweryfikowało, że nie jest to takie łatwe, ale bardzo blisko. Dokładnie. No i pomysł był dosyć ciekawy, tym bardziej, że jeśli zakładaliśmy od początku, że będzie się to pojawiało na YouTube w formie wideobloga i wyszedłem z założenia, że nie było czegoś takiego jeszcze na polskim YouTube, nie było takiego kontentu, więc jest to coś ciekawego. Poza tym, że wiesz, że z Pawłem mamy codzienny kontakt od lat, to ja po prostu jak wpadłem na pomysł picia wódki z pingwinami, to od razu myślałem o Pawle. Dlaczego? Bo pracował w tamtym okresie w telewizji. Nie, dlatego, że lubił wódkę. Nie, dlatego, że pracował w telewizji internetowej, więc wiedziałem, że zna się na temacie. Po prostu potrafi, wiecie, ja się nie znam do dziś, jak się skleja filmy. Nie mam, ludzie się czasem mnie pytają, i w jakim programie. Stary, ja jeszcze pamiętam. O, to jest dobre pytanie. Ciekawe, ile widzów się zastanawia, w jakim programie. Możemy powiedzieć? Premierka od pakietadowej, czyli standard dzisiaj, jeśli chodzi o rynek związany z montażem, grafiką i tak dalej. Tak, można powiedzieć też, to jest warte zaznaczenia, że my praktycznie sobie się nie wtrącamy w swój zakres obowiązków. Faza podróżuje, wysyła mi filmy, a ja to po prostu montuję. On ma swoją wizję na podróżowanie, on ma swoją wizję na montaż i
Dobrze gra. W zasadzie możemy śmiało powiedzieć, że to projekt Przez Świat na fazie i w zasadzie możemy tutaj przedstawić Pawła jako taką drugą część, tak? No. To oczywiście, to zawsze współtworzymy ten kanał razem. Tak. To, że wiesz, to, że jest tylko moja twarz publicznie pokazywana, to znaczy, że jestem sam. Okay. Kiedyś mi powiedziałeś właśnie, że Paweł był osobą, która jakby wpłynęła bezpośrednio na to, że nagrywasz te filmy. Jak to się stało, że... No bo jedna sprawa, że się gdzieś tam poznaliście, tak? A druga sprawa, jak to się stało, że wziąłeś kamerę, tam GoPro, czy najpierw to był jakiś chiński, wiesz, zamiennik i ruszyłeś na Amerykę Południową. Czy to była jakaś tam... Paweł bezpośrednio miał wpływ, czy...? To znaczy, jak ja wpadłem na ten pomysł z pingwinami, To mi się wydaje, nie pamiętam tego dokładnie, ale wiedziałem, że po prostu, że Paweł to potrafi zmontować i zrobić wszystko, tak? Po prostu zrobić z tego dobry film. I od początku samego pomysłu już byłeś tam w projekcie, więc w sumie tak, to chyba myślę, że to tak było, że to jest wspólny projekt od samego początku. I chyba na to wpadłem właśnie ze względu na to, że miałem kogoś bliskiego, kto się na tym zna. Tak naprawdę dzięki temu, że tworzymy to razem, a że w ogóle, że zaczęliśmy współpracować, ten kanał się tak, że tak powiem, troszeczkę spodobał ludziom. Bo gdy, powiecie, różni ludzie różne rzeczy próbują robić, tak, ale są ludzie, to są, trzeba włożyć w serce. Znaczy tak, ale są ludzie orkiestry, którzy są w stanie wyprodukować coś takiego samego i tak naprawdę dzisiaj większość wideoblogów jest kręcona przez jedną osobę i te osoby są, wcielają się w rolę i montażysty, i osoby, i operatora, i scenarzysty, i reżysera, i tak dalej, i tak dalej. Tylko że tutaj ten content jest zgoła inny, bo faza jest podróży, ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żeby on w czasie tripa był w stanie coś takiego jeszcze dotyk montować i jeszcze wypuszczać to na bieżąco na YouTube, także... Tym bardziej znając Dawida, trochę takiego roztrzęsionego, tak, delikatnie. Jak zobaczycie moją koszulkę, którą zabrałem sobie do Ameryki Południowej, taką z flagą świata, tak, tam pingwinek był, no ja to zaprojektowałem. Pierwszy projekt zrobiony w pędzie, on jest gdzieś do dzisiaj, gdzieś tam śmiga na Facebooku jako zdjęcie w tle. Tak, to jest bardzo ważne. A jest taki blog w ogóle, taki stary właśnie, nie wiem czy kojarzycie, znaczy pamiętam jak kojarzycie, tylko kiedyś znalazłem na niego właśnie chyba z tym zdjęciem. No, gdzieś tak. Tam przez świat na fazie, nie, ostatni PiS 2015. To jest jeszcze późniejsze, pierwsze logotypy, pierwszą grafikę, pierwszym autorem takich rzeczy jest Faza, który zrobił to w pędzie. Wyciął sobie gumką pingwina, wkleił jakąś tam mapę z Google'a i to jest urocze. Zresztą ja uważam do dzisiaj, że to jest najlepsze. Ja chcę taką koszulkę. Ja też, ja uważam, tak, dokładnie. Naturalne. To jest genialne. No tak po prostu, ja się na tym nie znam. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się wszystko robi. Ja widzę po prostu, jaką Paweł wkłada w to pracę. I to nie, wiecie, czasem ludzie w komentarzach piszą, no mógłbyś dać więcej, coś tam. Ale bo to się wydaje, że to się robi 3 godziny, ale jednak tak nie jest, nie? Że to niejednokrotnie to więcej niż dzień. Trzeba mieć na uwadze, że ja tak naprawdę dostaję bardzo dużo surówki, to są naprawdę godziny materiału, to są setki gigabajtów materiałów. I zanim ja się podejmę zmontowania jednego dnia... Bezmyślnych materiałów. Czasami bezmyślnych, więc no, najpierw muszę ten materiał tak naprawdę przejrzeć, muszę sobie to podzielić mniej więcej na takie partie, żeby był jakiś ciąg fabularny danego odcinka i no, muszę to zmontować, to jest bardzo czasochłonne. Co zauważyłem i co zauważyło wielu moich znajomych, to że ta podróż jest trochę inna od poprzednich, tym, że jesteś non-stop podirytowany i nie da się tak ukryć, że tego to widać. Delikatnie mówiąc, wkurwiony. No nie chciałem tego jako redaktor powiedzieć, ale rzeczywiście widać to w swoich odcinkach i dlaczego tak jest? Coś powiedz więcej. Nie mam już na nich siły. Po prostu, gdybyś chciał wybudować dom sobie w Kenii, to zafunduj po prostu bilety dla Polaków czy tam Ukraińców, niech przyjadą zbudować, bo oni ci nie wybudują domu. A cię wybudują, ale chłopie, nerwowo nie wytrzymasz. Każdą rzecz nikt nie zrozumie, a cię nie zrozumie. Chodzi o fakt, że wszystko trzeba tłumaczyć dużymi literami. Nie można podać dwóch, że tak powiem, poleceń naraz, bo tak jedna już poszła w zapomnienie. Jestem tam zirytowany, bo też ich podejście jest całkowicie związane z moim kolorem skóry. Ja nie wiem, jaka jest sytuacja w Polsce, jak się traktuje ludzi z innych krajów. Jestem z małego miasta, my jak mamy to wyliczonych, kto jest skąd. Ja podobnie, ale to generalnie... Żyjemy sobie wszyscy w zgodzie, jest fajnie, sympatycznie. No tak, nikt nie jest rasistą. Nie wiem, jak jest w takich dużych miastach jak Warszawa czy tam Poznań, ale tam cały czas czuję się, że tak powiem, inny. No, nas ostatnio na przykład w Etiopii dzieci mi obrzucały kamieniami, bo im nie dałem pieniędzy. Prawda? Ale... Tak, ja się zastanawiam, co by zrobił, no już nie wymieniamy niektórych mediów, ale co oni by powiedzieli, jakby w wiosce obrzucali kamieniami Murzyna.
bo im nie dał pieniędzy albo coś w tym stylu. No niestety, tak już chodzę tam nerwowy. Wydaje mi się, że bo jakby spodziewałem się pięknej, kolorowej Afryki, a ona wydaje się troszeczkę nudna. Kolejną rzeczą jest to, że wiele rzeczy mógłbym nakręcić i naprawdę mam fajne sytuacje, ale nie mogę, bo w Afryce ludzie nie chcą być kręceni, chyba że płacisz pieniążki. Mhm. To jak na Camden Town, nie wiem, czy byliście gdzieś w Londynie, jest no, taka sytuacja, że jak wyciągniesz kamerę i tam pancura, że tak powiem, nagrasz no, przypadkiem, to oni, to, że no, musisz tam dać funta czy dwa. Nie, no to stary, z reguły no pancury tak mają, nie? No to mówisz, że chociaż dolewkę piwa, nie? No to z czarnymi widzisz, że podobnie trochę jest, tak? No tak, oni tak właśnie czarnymi Afrykańczykami, powiedzmy, tak? Tak, tak, to już tam nie ma wchodzić co... No ale są jacyś w porządku ludzie, mijasz chyba też, bo widać... W odcinku taka słodka pani określona, gorącą czterdziestką powiedzmy, tak? Rycząca wręcz. Powiem ci tak, cudowna piękna, kobietka, bardzo piękna, fajna, była. Bardzo dobrze ją wspominam. Z takich rzeczy... No ja tylko 3 minuty, ale wystarczyło. Wspominaj o 3 minuty. Obraz 3 minut. No to delikatnie mówiąc, ona miała ojca Hindusa, więc ogólnie mieszanka wyszła jak widać na plus. No i tutaj pojawia mi się pytanie, Pawle, powiedz mi, na ile to jest tak, że cała ta podróż fazy to jest taki spontan, który faza sobie tam zaplanował, a ile jest tak, że coś tam sugerujesz, czy coś mu może pomagasz, bo to też widzów pewno ciekawi w jakim sensie, tak? Powiem tak, może najpierw zacznijmy od tego, że pierwszy sezon był robiony praktycznie całkowicie na spontana. Ja się w ogóle nie wtrącałem w tripa, w ogóle się nie wtrącałem w miejscach, do których faza ma jechać. W których prawie nie byłem. Tak. Zresztą to też widać po jakości, że to było kręcone tak... Kalkulatorem? Tak, kalkulatorem. To była chińska kamera GoPro podróbka. No i tak szybko się przemieszczałeś w tym tak, pierwszym tak, tym. Tak, jakoś postawiała wiele do życzenia, ale kiedy ten kanał zaczął się robić coraz bardziej popularny i czuliśmy na sobą pewną odpowiedzialność, że oglądają to setki tysięcy ludzi i że oni jednak oczekują od tego jakiejś lepszej jakości niż takiego wideoblogu kręconego chińską kamerą. Wtedy zrozumieliśmy, że może nie na zasadzie tworzenia jakiegoś scenariusza i to jest taki dosłownie taki malutki zarys. To my, faza się nie edukował jakoś bardzo, tak nie wnikał bardzo mocno w te kultury, bo moim zdaniem i faza chyba też zdaniem urokiem tego kanału i jego mocą jest to, że faza praktycznie w czasie rzeczywistym wraz z widzami poznaje te dane kultury i mimo, że często faza podchodzi stereotypowo do pewnych miejsc. I to właśnie pokazuje fajny mechanizm, że faza podchodzi stereotypowo do pewnych miejsc i kiedy pojawia się w tym danym miejscu, potrafi diametralnie zmienić na temat tego miejsca zdania. I właśnie dzieje się to tak naprawdę praktycznie w czasie rzeczywistym. Tak, no czek widza. Tak, widza. Dany teren. No tak, ale też trzeba powiedzieć, że Dawid nam się rozwija tutaj. Odcinki się rozwijają. Od Sebiksa do Sebastiana. Tak, od Sebiksa do Sebastian Fazowski, tak? Tak. A ciebie, wiesz co, to jest też tak, że niejednokrotnie ja mówię, wiesz Paweł, ja się przygotuję, wszystko zaplanuję. Nie ma szans. Tak, i w połowie tripa nagle faza zamiast jechać na północ, to jedzie sobie na zachód, później jedzie na wschód. Nie ma sensu. Ja w ogóle totalnie nie mam na tym kontroli. Ja bym nawet nie chciał mieć na tym kontroli, bo faza ma taki charakter, że jak jemu się coś narzuci, to wychodzi to później bardzo nienaturalnie. Ja też tak mam, odwrotnie. I na niekorzyść. Tak, i na niekorzyść, więc ja się nie wtrącam, mówię. Na początku sezonu azjatyckiego i afrykańskiego zrobiliśmy sobie tylko malutki zarys i faza nauczył się paru takich podstaw, jeśli chodzi o kulturę danego regionu, żeby był świadomy tego, co widzi, żeby nie pojawił się w tym miejscu totalnie bez żadnej wiedzy, tylko żeby miał jakieś pojęcie na temat tego, co tam się dzieje. A później już w trakcie tego w tej podróży tak naprawdę poznawał tą kulturę i dany kraj. No i nagle wjechałem do drugiego kraju. Czyli w tym drugim kraju skręciłem w lewo, mimo że miałem jakąś ja tak mam, że... Od Sebastiana do podróżnika trochę, tak? Muszę tak powiedzieć. A ci wiesz, dla mnie podróżnikiem był Marco Polo, no ale... Pan Cejrowski, którym wspominasz często. Powiedzmy, że taki współczesny, młodociany podróżnik, tak? Znaczy, ja bym chciał też zaznaczyć, bo dużo ludzi porównuje Dawida do Cejrowskiego. Nie, to nie jest porównanie, tylko Dawid sam kiedyś powiedział. Do pana Wojciecha Cejrowskiego i uważa, że... Teraz na YouTube pojawia się nowe pokolenie podróżników, które powinno zastąpić pana Wojciecha Cejrowskiego, ale to tak nie jest, bo ja bym chciał podkreślić i chciałbym, żeby widzowie tak interpretowali kanał Przez Świat na Fazie jako nie kanał stricte podróżniczy, tylko bardziej kanał przygodowo-podróżniczy. Mm-hmm. I tutaj przede wszystkim chodzi o przeżywanie tych przygód, tych dziwnych sytuacji, w których on się po prostu musi odnaleźć, a nie taki format typu, że faza jest mega merytorycznie przygotowany,
na temat jakiegoś kraju i opowiada o tym, bo to w ogóle nie o to chodzi. Bez wyklepania takiego. Jak tak, jak ktoś chce coś takiego posłuchać, to sobie właśnie niech włączy pana Wojciecha Cejrowskiego. Jak ktoś chce zobaczyć spontaniczną przygodę i to, jak taka po prostu osoba, no mówiąc kolokwialnie, z bloku potrafi się odnaleźć w takim miejscu, to niech obejrzy po prostu pana. To dobrze, że wspomniałeś o tym innym takim podróżowaniu. Chciałem was zapytać, ponieważ jakby content podróżniczy rozwija się cały czas w polskim YouTubie. Obserwujecie, że tak powiem, może nie konkurencję, ale to, co się dzieje na tym rynku takim podróżniczym YouTube'a. Bo ja na przykład ostatnio zauważyłem, że i tam mam jakiś blogera z Nowej Zelandii, mamy tam takie dziewczyny, które wiesz, twoje koleżanki, cycki na końcu świata, które gdzieś tam instagramowo sobie podróżują. Jakby tych podróżników jest coraz więcej. Co wy o tym sądzicie w ogóle? Czy coś, pewnie wy się znacie może między sobą też, znaczy, jakby, tak, z niektórymi. Wiesz co, no to nie, może faza ty powiedz. Znaczy ja powiem tak, że ogólnie kontakt mamy taki stały i że tam powiedzmy nawet współpracujemy i lubimy się nawzajem to z Michałem Paterem, tak? I z Maćkiem. I z Maćkiem. W porządku ludzie, wszystko super. Ale jeżeli chodzi o inne kanały, to rzeczywiście nie mam kontaktu. Jeszcze mam kolegę Konrada, on ma taki blog, to się nazywa Nawaleta bez bileta, też z Tomaszowa Lubelskiego. I całej reszty niestety nie mają. On chyba nie robi wideoblogów. Wideoblogów nie, a czyli stracił kartę. Stracił kartę. A czyli nie, po prostu ona przestała działać. Ale no, robi takie właśnie tutaj różne, że tak powiem, relacje ze swoich podróży, nie wideoblogi. Mhm. I tutaj są tylko takie dwie osoby, z którymi mam kontakt, które obserwuję. Z dziewczynami też czasem rozmawiam, one rzeczywiście teraz właśnie wracają. A tak ogólnie to już więcej nie ma. Nie wiem jak Paweł, bo Paweł no, jednak siedzi w Polsce, ja jestem w podróży. Tak, więc ja, Paweł trochę więcej obserwuje polskiego YouTube'a. Znaczy nie, on takie kanały istniały przed tym, zanim Faza zaczął kręcić. To właśnie. I tylko pytanie, czy tych podróżników oglądają inni podróżnicy, czy tak jak Fazę oglądają inni użytkownicy YouTube'a, bo Fazę powiedzmy ogląda tam powiedzmy 15-20% podróżników, a reszta to są ludzie, którzy w ogóle nie mają z tym nic wspólnego i no tak. Traktują ten kontent jako kontent taki czysto rozrywkowy. Fenomen przez świat na fazie, bo jakby zaczęłeś mówić o tym, że jest dużo kanałów, a jednak przez świat na fazie wyróżnia się wśród tych kanałów. Nie ukrywajmy, że w tej chwili wasz kanał jest chyba najpopularniejszym tego typu kanałem. No i jesteście nawet przed Michałem Paterem, którego oczywiście szanuję, oglądam i lubię, ale jednak jesteście przed nim, tak? Wiesz co, fenomen pewnie wynika ze sposobu narracji, jaki prowadzi Fazowski. Tak jak wcześniej wspomniałem, on jest dosyć kontrowersyjny i dosyć niepoprawny politycznie. I ja też interpretuję ten sukces przez świat na fazie w ten sposób, że inne wideoblogi podróżnicze albo w ogóle programy podróżnicze skupiają się zazwyczaj na tej takiej pięknej esencji danego kraju. Pokazują tylko te takie najpiękniejsze wycinki i tą taką dobrą stronę, ale tak naprawdę jak jest ta dobra strona, to musi też istnieć i ta zła strona. I Faza nie boi się mówić o takich rzeczach, które mu po prostu nie pasują. I widz w końcu mógł zobaczyć kanał podróżniczy, który też podchodzi krytycznie do pewnych kultur i myślę, że to też jest część tego fenomenu, że Faza jest po prostu no, bezkompromisowy. Mówi to, co myśli, to, co mu ślinę na język przyniesie. I też wydaje mi się, że wbiliśmy się w dobrym momencie. Tak, było zapotrzebowanie w Polsce na taką osobę. To był też nowy kontent zupełnie, nie było czegoś takiego wcześniej na polskim YouTube. W jednym momencie się pojawiliśmy z autostopem na rynku świata. Tak, dokładnie. Tak, i tak naprawdę na dzień dzisiejszy pojawiają się inne kanały, ale już nie mają tej sytuacji, którą my mieliśmy. Więc pewnie, pewnie z czasem pojawiłby się jakiś inny Fazowski, ale akurat Faza pojawił się w tym momencie, w którym się chociaż co do tego drugiego Fazowskiego, to mam szczerze mówiąc wątpliwości, bo mimo, że niektórzy twierdzą, że będą twoi naśladowcy, to ja sobie nie za bardzo wyobrażam kogoś, kto mógłby w taki sposób robić takie rzeczy poza granicami naszego kraju jak ty. A ciebie, bo że jeżdżą tak jak ja, to takich ludzi jest tysiąc. Tak, ja nie mówię o samym jeżdżeniu. I kręcą filmy, ale żeby... No ja mam taki specyficzny charakter, A powiedz mi takie pytanie, przyszło mi do głowy, czy to nie jest trochę tak, że to środowisko ci zazdrości po części? Bo ja się na przykład spotkałem ostatnio na festiwalu piwa, co prawda, z jakiegoś tam podróżnika spotkałem, była rozmowa na twój temat. No i tak człowiek, który, że tak powiem, pamiętasz, pisałem ci historię na Facebooku, który tam się kłócił z tobą pod postem, pamiętasz to? Mówię o tym gościu, nie będziemy o nim mówić. Ja o nim rozmawiałem z nim o tobie kilka dni wcześniej, stąd też ci napisałem właśnie, że to jest ten gość. No i on był taki mocny, on cię nie zna, natomiast był bardzo mocno nastawiony do ciebie,
negatywnie bym powiedział, ale myślę, że to nie wynika z tego, że on się w ogóle nie znał, natomiast ja wyczułem, że przez niego przemawia trochę zazdrość, taka... A czy wiesz co, zależy, bo też... Zawiść taka, coś takiego, nie wiem, to, bo... To jest jedna strona, albo patrz, jest też druga strona podróżników, gdzie to jest środowisko, powiedzmy, takie blogerskie, które, no, które jestem niemile widziany, ale ja też rozumiem ich złość, bo na przykład niektórzy skończyli studia, jakieś tam antropologię, tak? I oni z wiedzą naprawdę, mają dużą wiedzę na tematy kultury i całych tych wszystkich tradycji, ja czasem wbiję się i powiem coś po mojemu, a potem może się okazać, że na przykład się troszeczkę myliłem, ale jednak jakby nie było w ich oczach, to wiesz, ja popuszczam świat i oni wszystko robią perfekcyjnie. To ich ludzie... frustracja też pewnie wynika z tego, że przynajmniej ja mam takie wrażenie, że pewne środowiska podróżnicze, które są niezbyt zadowolone z tego, że zaistniało takie zjawisko jak Dawid Fazowski, mi się wydaje, że oni uważają, że mają pewien patent na podróżowanie, którego... I monopol. I tak, i monopol na podróżowanie. Jest... Jeśli ktoś wybije się spoza właśnie... Jednego słusznego środowiska podróżniczego. Ale to jest takie polskie, nie? Tak, to jest właśnie takie polskie i... Znaczy może polskie, nie chcę, żeby to tak to aż tak... Znaczy wiemy o co cudzysłów oczywiście, tak? Ale właśnie wydaje mi się, że oni uważają, że mają taki patent na podróżowanie i jakakolwiek, jakikolwiek odsłon od tej normy jest uważany za coś złego. Albo podróżuj jak oni... Albo jesteś nikim. Można by powiedzieć, że jesteś takim trochę Uberem, tak? W usługach transportowych. No, tak? Coś... Bo generalnie stara gwardia tam hejtuje. Nie, taka ale... wiesz, porównanie tak, trochę, że jesteś taką nową formą kanału, rozrywka, podróż i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, nigdy nas na poważne salony, tak, przynajmniej kogoś takiego jak ja, nigdy na poważne salony podróżnicze nie zaproszą i... Przyznam szczerze, że w sumie nie płaczę z tego powodu. Ale wiesz, ty też chyba nie chcesz być za bardzo uzamiany z tego. Nie chcę, bo ja prowadzę... W moim sensie, ja prowadzę program, my prowadzimy program, wydaje mi się, przygodowo-rozrywkowy o lekkich znamionach podróżniczych. Ja sobie to tak mówię. Znaczy nie, ale jest... to jest inaczej, to jest przygodowo-podróżniczy, tak. Ale też właśnie masz sobie rozrywkę. Właśnie tak powiem, przygodowo-podróżniczy, ale też ma... Ja cię nie widzę tam, wiesz, TVN, gwiazdki i tak dalej. Nie, tak, że ja sobie nie wyobrażam, że przychodzę, wiesz... Kiedyś nazwałem Dawida Fazę youtuberem i bardzo się oburzyłeś. Wiesz co, bo youtuber wynika z tego, że po prostu Faza publikuje filmy na platformie, jaką jest YouTube. Jakby publikował na Vimeo, to byłby... Wiemowcem albo kimś podobnym. Dobrze, że to nie jest live leak, tak? Wiesz co, to chyba wynika z tego, że youtuber jest traktowany dzisiaj na równi z celebrytą, a celebryta się nie za bardzo dobrze kojarzy, więc pewnie... A ja zawsze mówię, że celebryta ma 3 miliony złotych na koncie. To jest... To nie jesteś celebryta. Na koniec, i co dalej, bo tak, wracasz do Afryki, kontynuujesz swojego tripa, czyli jeszcze trochę tego materiału będzie, pewnie tam do jesieni ta ramówka będzie wypełniona. I co? I takie pogłoski. Zostajesz w Polsce na dłużej, czy chcesz coś... Czy ja mam coś w Polsce do zrobienia, tak? Muszę dokończyć nareszcie książkę. Muszę też się zająć spotkaniami w dużych miastach w Polsce z widzami. Chcę troszeczkę, wiesz, troszeczkę ogarnąć swoje życie, no bo jakby nie było... No już mam 27 lat i... No już wiesz, no to... I ostatnie kilka rozkać, lat nie? podróży. Dokładnie. A jeżeli chodzi o przyszłość, to... Na 90% będą podróże dalej, ale się okaże, czy jak tak się wiesz, no w mojej ocenie już bym wolał pojechać z panią Fazowską. No właśnie, to ze względu taka na to, że druga część pytania była. Właśnie nie, bo samotność doprowadza człowieka do... już nie czuję się tak, jak się czułem kiedyś w podróży samotnej. Czyli już nie czuję... A podróżowałeś kiedyś z kimś? Nie potrzebowałem, bo wtedy się czułem dobrze, jak byłem sam. Ale już te czasy minęły. A przecież podróż ma nas cieszyć. To ma sprawiać nam, że tak powiem, w sercu jakieś szczęście. No, z Pawłem to się wybiorę może do Gambii na 2 tygodnie. Na Jamajkę mieliśmy jechać. Na Jamajkę to drugi, bo to jest tam na Kawalerskie. Tak? Okay. No, to jedziemy, ale delikatnie mówiąc powiem tak. Ktoś powie, o, to już się skończy, Fazowski się skończy, pojedzie z, nie wiem, z kimś. A właśnie, że nie, bo mogę to zrobić w taki sposób i pokazać, bo dużo ludzi myśli, dobra, Fazowski podróżuje, na, ja też bym mogła, ale no przecież nie mogę, no bo on ma talent, a inni to też. Tylko... Nie wierzą w siebie. A tu mógłbym pokazać, że tak naprawdę każdy może zrobić to samo. Mówisz o ważnej rzeczy z tym podróżowaniem w dwie osoby. Właśnie koledzy, o których wspomnieliście, Michał Pater, tak, jeździł tam ze swoim menadżerem. No i ile mi to zostało... Przyjacielem. No,
Przepraszam, no przyjacielem, natomiast jakby on został odebrany mimo wszystko przez większość ludzi jako taki jego menadżer, który gdzieś tam... Znaczy nie będziemy teraz o nich rozmawiać, tylko chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że na przykład mówisz o pani Fazowskiej, tak? To wiesz, że ty jesteś trochę narażony tak jednak na taki... Hejt? Nie. Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi właśnie o te kobiety, ale... które bardzo często, wiesz, jesteś znaną jakby osobą. Widzisz, idziemy ulicą, byliśmy na marszu, nie po co się działo. No myśmy z Pawłem musieli... Siłą paliliśmy papierosa co chwilę, bo nie mieliśmy co robić. Co chwilę zdjęcie. No dobra, teraz nie palimy obaj, ale wtedy paliliśmy obaj. Generalnie chodzi o to, że on jesteś zaczepiany, jesteś znany, tak? Więc te kobiety jakby też, zobacz, szczerze? Na ciebie ale, są ja nie jakby... jestem na stadium, ja nie jestem w takim powiedzmy, w takim momencie, jak jest na przykład pan Kuba Wojewódzki. Wierz mi, że ja przychodzę na imprezę autostopową. Mhm. Cześć, Dawid, ona tam powiedzmy, nie wiem, Natalka, ty, nie zna mnie i gadamy i tak dalej. Dobrze. Ona do mnie, a ty coś podróżujesz? A ja stary mówię, podoba mi się. No tak, to ci się podoba, ale... Bo widzę, mogę wtedy rozmawiać z dziewczyną na temat... tego, a czy mogę w ogóle, wiesz, mogę być, wiesz, sobą, nie jestem jakoś odbierany wtedy. No tak, ale nie będzie, nie czujesz tego, że możesz być zagrożony, że jako tam jakoś osoba rozpoznawalna, nadziejesz się na jakąś kobietę, która dziewczęta są, może coś tam, wiesz, jakie... Dziewczęta są bardziej zainteresowane w tym momencie, niż jak było, nie wiem, 3 lata temu. No tak, no ale są zainteresowane tym fejmem jednak, nie ukrywajmy, tak? Jakim fejmem, proszę cię. Nie wiem, wiesz, może... Zgromny chłopak. Skromny chłopak z Żor. Może tak zakończymy w zasadzie, bo skromny chłopak Żor był moim gościem, był też Paweł Woźniak, który tam się pojawia w każdej, przez współtwórca kanału Przez Świat na Fazie, który zawsze tam się pojawia w intro malutkimi literkami nad takim drzewkiem od ślimaczka, zawsze jest Paweł Woźniak. To jest był właśnie Paweł, to był Dawid, obaj byli moimi gośćmi, mam nadzieję, że jeszcze się z nimi spotkam i jeszcze będziemy mieli okazję, jak już wrócisz cały, zdrowy, bezpieczny, i razem jeszcze się spotkamy, więc wielkie dzięki. Jakbyście mieli pytania, czy nie znali chłopaków, zapraszam do oglądania, na pewno warto. Tak, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki. Dzięki, hej.